pracował w międzyczasie. Dobra, to ja tak swoją część bardzo krótko, bo przekażę głos Federico, który jest członkiem Tech Huba i on pewnie najlepiej zaprezentuje, czym jest Tech Hub i jaką społeczność tworzymy. No właśnie, czy ktoś z Was był już w kampusie, czy odwiedza kampus często? Może podnieście ręce, tak żeby się rozruszać. Okej, dobra, no nie jest źle. W każdym razie zapraszamy do kampusu. Kampus jest otwarty i różne ciekawe rzeczy się tutaj... No nie, no, od końca listopada. No tak, więc masa rzeczy się dzieje, można spotkać dużo, dużo ciekawych ludzi, więc zapraszamy. Natomiast ja dzisiaj nie będę robiła stricte tutaj PR-u, natomiast chcę opowiedzieć o Tech Hubie też jako o startupie, bo jesteśmy startupem. Jesteśmy startupem globalnym, więc tutaj się wpisujemy w tematykę dzisiejszą. Nie wiem, czy to się w końcu uruchomi, czy nie. Tak. No dobra. To tak, przede wszystkim nie jesteśmy coworkiem, co tutaj Artur sugerował, natomiast my bardzo, bardzo staramy się unikać tego słowa. Nie jesteśmy też portalem randkowym, a niektórzy tak sądzą, bo mamy już dużo par na koncie i to z takimi zalegalizowanymi związkami. Natomiast czym jest Tech Hub? Tech Hub jest globalną społecznością dla startupów i przedsiębiorców, którzy pracują nad produktem technologicznym. W tym momencie w naszej społeczności na całym świecie jest już ponad 700 firm, startupów, projektów. Natomiast, tak jak powiedziałam, jesteśmy startupem i też zaczynaliśmy jak każdy startup od zera, od początku. Tech Hub został założony w 2010 roku i w pierwszym roku pozyskaliśmy 200 członków i został założony w Londynie i to była nasza jedyna lokalizacja. Natomiast jak widzicie, od początku byliśmy globalni, czyli w naszej społeczności było 60 różnych narodowości, chociaż no, to nie jest jakieś trudne do osiągnięcia w Londynie akurat. No i sobie rośliśmy i w 2015 roku mieliśmy już w swojej społeczności ponad 2000 członków, to jest ponad 700 startupów. Pojawiliśmy się już w różnych miejscach na świecie, czyli jesteśmy w Londynie, w kampusie i w lokalizacji takiej niezależnej. Jesteśmy w Walii, w Swansea, jesteśmy w kampusie w Madrycie, teraz oczywiście tutaj w Warszawie w kampusie, w Rydze, w Bukareszcie i w Indiach w Bangalore. Natomiast kolejne lokalizacje nadchodzą i nad tym pracujemy, natomiast mamy zapytania z całego świata, z Nowego Jorku, z Sydney, z Tokio, nawet z tak egzotycznej miejscowości, jaką jest Medicine Hat. Medicine Hat jest w Kanadzie. Więc też padło zapytanie, czy Tech Hub mógłby się tam otworzyć. Tak więc jak widzicie, jesteśmy organizacją globalną i też wierzymy, że każdy startup od pierwszego dnia funkcjonowania może być globalny. I teraz tak, zaczęliśmy bardzo skromnie, ta dwójka ludzi założyła Tech Hub. Elizabeth Valley, która jest serial entrepreneur, ma na koncie kilka stworzonych projektów i Mike Butcher, którego możecie kojarzyć, jest redaktorem na Europę w TechCrunchu. I oni mieli taki pomysł, to był rok 2010, kiedy jeszcze wtedy po kryzysie finansowym źle się działo, masa ludzi bez pracy, zaczynali wchodzić właśnie w działalność startupową, natomiast też pewnie wiecie, jak bardzo startupowcy są osamotnieni, mają swoje własne problemy, których nikt dookoła nie rozumie. No i oni wpadli na pomysł, żeby w Londynie stworzyć właśnie takie miejsce, gdzie wszyscy mogą sobie przyjść, spotkać się, wymienić doświadczeniami, uzyskać pomoc. No i tak sobie rośliśmy i teraz to jest i tak część zespołu, bo mamy zespoły w każdej lokalizacji. Za szybko mówię i aż tracę oddech, ale chcę po prostu, nie chcę Was zanudzać. To jest część naszej drużyny, w zasadzie to są reprezentanci tylko z każdej naszej lokalizacji. Ostatnio mieliśmy właśnie dużą imprezę w Londynie, ponieważ podpisaliśmy globalne partnerstwo z Google for Entrepreneurs.
Okej, ale jak to wyglądało i jak wyglądała nasza historia? My rośliśmy i rośniemy przede wszystkim dzięki naszym członkom. Startup Import.io, ostatnio nawet był jakiś artykuł na TechCrunchu, pozyskali w styczniu bardzo duże dofinansowanie rzędu 13 milionów dolarów w serii A. Byli naszymi członkami. Tak samo Nexmo. Nexmo ma już wycenę rzędu 150 milionów dolarów i zatrudnia już ponad 70 osób, natomiast zaczynało od kilku osób. Byli naszymi członkami, już nie są, no bo mają na tyle rozwinięte zespoły, że gdzieś tam wynajmują swoje biura. Natomiast cały czas utrzymujemy relacje, bardzo chętnie się u nas pojawiają, przekazują swoje doświadczenie, dzielą się opiniami. Kolejna droga rozwoju to jest rozwój poprzez partnerstwa i takim naszym głównym partnerem to jest Google for Entrepreneurs. Teraz, tak jak wspomniałam, podpisaliśmy globalne partnerstwo i z tego korzystają oczywiście nasi członkowie, którzy mają dostęp do narzędzi Google'a, do ludzi z Google'a, którzy też się chętnie dzielą swoim doświadczeniem. Okej, i teraz pokrótce, kto jest na przykład w naszej społeczności. Oczywiście najwięcej to będzie startupów z Londynu, no bo tam TechHub jest największy, najstarszy. I sukcesy. Członkiem TechHuba był Yammer. Yammer został sprzedany do Microsoftu. MonoIDX został sprzedany do Facebooka. Divide sprzedany do Google'a. SwiftKey, to są ostatnie tygodnie, został sprzedany do Microsoftu. Tego gościa pewnie kojarzycie, założyciel Wikipedii. Jimmy Wales. Jimmy siedział u nas pracując nad The People's Operator, TOP. To był jego kolejny projekt po Wikipedii. I Jimmy bardzo chętnie się też pojawia, dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem. Tego pana też możecie kojarzyć, szefował Flickrowi i Yahoo, odszedł w kwietniu 2015 roku i pracował nad swoimi kolejnymi, zaczął pracować nad swoimi kolejnymi projektami i on jest z kolei członkiem w TechHubie w Madrycie, siedzi sobie na Open Space, każdy może podejść, zagadać, też bardzo chętnie dzieli się swoją wiedzą. Tu w Warszawie jesteśmy no, dosyć nowi, więc też jeszcze nie możemy mówić o jakichś ogromnych sukcesach, natomiast ja mam ogromną satysfakcję już z tej społeczności, którą zbudowaliśmy i też się bym chciała pochwalić naszymi członkami. To jest WealthArc, innowacje w finansach, oni tworzą narzędzie dla asset managerów i właśnie z WealthArc jest Federico, który się będzie zaraz prezentował, to jest startup polsko-szwajcarski, działają na rynku i w Szwajcarii, i w Polsce, i w Stanach. Głową marketingu jest Włoch. I Krzysztof już na początku ich członkostwa w TechHubie w Warszawie poleciał sobie do TechHubu do Madrytu i tam korzystał z tego, co oferujemy. To jest też Fogger. Fogger to jest Internet of Things dla maszyn przemysłowych, czyli taka no, naprawdę ciężka, złożona rzecz. Tutaj był Vlad, niestety musiał wyjść. Vlad jest z Ukrainy i odpowiada za marketing w Foggerze. Natomiast jest jeszcze Monika, szefowa sprzedaży, która mieszka 2 tygodnie w miesiącu w Warszawie, 2 tygodnie w Londynie i bardzo często korzysta zarówno z lokalizacji TechHuba w Warszawie, jak i z lokalizacji TechHuba w Londynie. AlphaSock też startup, który jest tutaj, natomiast główne działania prowadzi na rynku amerykańskim. No i nasz kochany Job Artist, to byli nasi pierwsi członkowie, oni stworzyli platformę HR-ową w Angolii i będą się rozwijać na kolejne kraje afrykańskie. Okej. I teraz, żeby wam pokazać, że rzeczywiście jesteśmy społecznością i rzeczywiście za tym wszystkim stoją ludzie, to chciałam wam pokazać kilka zdjęć.
To są akurat z różne nasze społeczności ze wszystkich lokalizacji na świecie. Tam są Indie, Madryt, tam Londyn, tutaj nasze urodziny. Więc jak widzicie, masę ludzi. To jest już Warszawa. To był jeden z naszych eventów, bo organizujemy jak najbardziej wydarzenia otwarte. Sprawdzajcie nasz kalendarz, można przyjść i porozmawiać. No i tutaj zdjęcia. To jest Demo Night, na którym, na naszym pierwszym Demo Night prezentował się Sugester. Chłopaki chyba potwierdzą, mam nadzieję. Prezentował swój produkt. No i tutaj zdjęcia z naszych imprez. Jesteśmy otwarci na kontakty. Ostatnio nawiązaliśmy współpracę ze Startup Hub Poland. Fajne rzeczy będziemy z nimi też robić. No i nasza ostatnia impreza. Więc jak widzicie, za tym wszystkim stoją ludzie. Natomiast co to wszystko daje naszym członkom? Członkowie korzystają na tym, że ponieważ jesteśmy w wielu krajach na świecie, to oni mogą korzystać tak, przede wszystkim z miejsca do pracy. Jeżeli jest się członkiem Tech Huba w Warszawie, można jechać do każdej naszej lokalizacji i tam mieć miejsce do pracy i korzystać ze wszystkich takich samych benefitów, kontaktów, społeczności. To jest dedykowany zespół ludzi, którzy pomagają naszym członkom we wszystkich problemach, jakie mają. To jest dostęp do całej społeczności, czyli tak jak mówiłam, te 2000 plus ludzi, ponad 700 startupów, mamy swoje platformy, narzędzia do komunikacji, można się łączyć, wymieniać doświadczeniami, opinią. No i cały program rozwoju, warsztaty, mentoringi, wspieramy jak możemy i chcemy mieć jak najwięcej success stories, jak najwięcej startupów, które wyjdą globalnie i to wami chcemy się chwalić. No i tak, i jeżeli chcecie więcej informacji, bo tak jak mówiłam, nie chcę zanudzać, więc nie będę wam opowiadać po prostu o zasadach i warunkach. Zapraszam na stronę, można aplikować, e-mail, zaglądajcie na bloga, dużo ciekawych rzeczy, Facebook, Twitter. No i tak, ja mam jeszcze ulotki, jak ktoś chce wziąć, to zapraszam też. Moje wizytówki, natomiast już teraz szybko przekazuję mikrofon Federico. Hello everybody. Mówię trochę po polsku, wolę mówić po angielsku. I hope that is okay for you. My name is Federico. I'm the CMO of Wellfark and I'm based in Tech Hub. What I would like to do tonight is just to give you the point of view of a member of Tech Hub. But also to talk a little bit more about myself, how from Italy I got to here. I hope that you'll be interested in that. So I'm the CMO of Wellfark. I come from Italy. How many of you have been in Italy? Just to have a check. Everybody, all right. My parents have a hotel. If you're interested, we can meet out of the room. So I come from the middle of Italy, and the region is called Umbria. Actually, Maya studied in Perugia. And this region is famous for three reasons: chocolate, a lot of scents. We have like Saint Francis, Saint Benedict, Saint Valentine, a lot of scents, and Monica Bellucci, which might not be a scent, but she's from Umbria as well. So, as I said, my parents, they work in tourism, they have a hotel, and so since I was a kid, I supported them in their business. But when I got to the age of 19, when I had to choose university, I decided to do something totally different. And so I chose to study engineering. I had a look at the best engineering school in Italy, and it came out that Turin was, the Politecnico di Torino was one of them. And so I went to Turin. I went to Turin, and I enrolled in a course called Industrial Engineering. How many students do we have here today? One? Okay, so just to tell you a little bit more, this course combines business and engineering. It had 2 years of studies abroad and a 2 mandatory internship. For me, it was a kind of way to study and travel, and so I thought it was a perfect combination. I chose to study abroad in Ireland, and that was beautiful for a couple of reasons. I made many friends, I had many first experiences like playing rugby, surfing,
And last but not least, I met Ola, my girlfriend. And if these reasons are not enough for you, here are 9 more reasons to check. So, as I said, I had a background in tourism and I had to have 2 internships. And for me, the easiest way to get an internship was to use my skills. And so I said, okay, I can search for a job in tourism, but I want to search for something different. I wanted to work in Asia. Asia was very fancy at the time. And so I decided to search for a job in China. And now I'm going to tell you how I did. So I charged my Skype account with 10 euros and I started to cold call all the big hotel chains in China. Eventually, it came out that the Hilton of Chongqing needed somebody to care for the relationship with their Italian guests from Iveco. And so I got my internship in China in 2008 for 2 months. As I said, I had 2 internships, and the second internship I wanted to do something totally different, get rid of tourism, and so I applied to a company in Switzerland. It was a Swiss broking company. I thought that I would have become a rich broker, like Jordan Belfort of The Wolf of Wall Street, but instead I had a beautiful internship. They offered me a temporary role, and at that time, and this is my advice to students, to not do it, I thought that a temporary role was risky for me. I wanted a full-time role. And so I applied to a bigger company, Google. Now, couple of words on Google. Well, the interview process was pretty long, but eventually was really a nice experience. When I got in, I found 3 main things that I think are very different from any other company. The people I work with, they come from very wide variety of backgrounds. The opportunity I was given to take full ownership of the Italian market, which was very dear to me, and the environment. As you know, Google provides facilities of any kind, gym, swimming pool, ice creams, and that was very appealing. But of course, I didn't choose it because of the ice creams. So here I'm going to tell you a little bit more what I did within the last 4 years. I was for 3 years an account manager for advertisers and web agencies in Italy. I worked with big brands, different industry, different business models. And over the last year, I became a partner manager, which means that I helped app developers and publishers to make money with ads. Just to mention a couple, Redbit Games, they developed a super casual game called Splashy Fish. It was a substitute for Flappy Bird, which was the original game developed in China. And in February 2014, these guys had a huge success, revenue-wise. The second case is FanPage. Just to tell you a little bit more, these guys are from Naples. They're the first publisher in Italy in the news industry that started to use Facebook as a distribution channel. They're very, very advanced on Facebook and they have 5 million likes, which means that if they post an article, it's very likely that 1 out of 5 Facebook users in Italy will see it. Now, very beautiful story, 4 years in Google. It was for me something like after four years in Google, I felt very secure. And so I was searching for more challenges. And plus, as I said, my girlfriend is here, and I thought it was a good time to take more risks. So I basically decided to take everything what I could take from Google, not snacks, but the experience, and move to Poland. On the very first week, it was back last November, so just 3 months ago, I tried to integrate. So I signed up for a Polish course in Politecnica. I had good times, good social times with my dear ones. And I also assisted to the couple of goals of Robert Lewandowski at the National Stadium. But of course, I didn't want to lose time. I was searching for some challenges. I was looking for rather set my own company or to join a more dynamic reality. So I started to look for co-working spaces. I've checked a couple. And eventually, on the second week I was there, Campus Warsaw and TechHub opened. I visited TechHub and it was clear to me that it had something different
compared to what I've seen before. And here I come back to the three things I mentioned before. The people that comes from wide variety of backgrounds. Just to mention a couple, in Tech Hub I met like ex-consultants, online marketing managers, developers. In my startup we have people from with a financial background. And two, the opportunity to have trainings, to organize trainings, to meet investors, or to give organize any event that you may be interested in. And finally, the environment. As you know, like, we spend 9 to 12 hours at work, and we want to have an environment which is fun, right? Last but not least, this is a kind of the proof that it was a good choice. 4 weeks later, I got a call from Krzysztof, which I met in a Tech Hub, and he offered me the chance to join his startup as CMO. He knew that I had an online marketing background, and for me it was like a confirmation that it was the place to be. I'll give you now a little bit of background on Wealthark. Wealthark is a fintech startup. They are based in Campus Warsaw, and they were founded in a year and a half ago, so in 2014. They had a seed funding of 300K, and the team expanded a lot. Like, from three developers, they moved to 11 people today. We currently have an office here in Warsaw and one in Zurich, since our main target is in Zurich. And what we do? We build a SaaS platform which provide robo-advisory services to wealth managers. In very simple terms, we try to simplify the life of wealth managers by improving the performance of their portfolio managing activities with algorithms. And that's it. This was my story in 10 minutes. If you have any questions, please ask.